pierwsze, co powiedział premier Holandii. Proszę Państwa, bardzo dziękuję za zaproszenie, bo Państwo tutaj mnie zapraszali, ja nie mogę przyjechać tam ze 4-3 tygodnie temu, ale była bardzo mocno chora i po prostu nie mogłam, tak? Ale jedynie miałem zaproszenie, że byłam po 40 paru latach pracy. Zawsze Zimmermans, lata i tutaj są. Krótko w tych komisjach, że widzicie, że o, zatem tam krzyknąć, nawet jest słowo morda, ale to jest takie, morda to jest w końcu, do pieska się mówi, mordo pokażę, czy nie? Ważne jest takie, nie używam takich słów, jak nikomu używają wobec nas, a to jest, można powiedzieć, przy czym od razu jest Państwo powiedzieć, że w sytuacjach telewizja, TVN i podobne, oczywiście kłamią i manipulują, bo pokazują reakcję, a nie pokazują przyczyny, czyli zachowania, które w końcu doprowadza do takiej reakcji. Kiedy ta cała mała Gasiu, Pisiu, czyli jak ona się nazywa, bez przerwy, ona nie otworzy ust inaczej. Oczywiście ten kończy to jest cały czas jedna na okrągło, przez konstytucją niepraworządnej, jak to widzicie Państwo, obraża sędziów Trybunału. Oni oczywiście nie uznają wyników wyborów naszych w Polsce z 2015 roku. My jesteśmy bandytami, policja to są bandyci, sędziowie Trybunału to są dublerzy i tak dalej, i tak dalej. Do przewodniczącego komisji oni ciągle przyzywają pana Piotrowicza, który w niebie będzie za naprawdę uosobienie spokoju, kultury. To pan Janka i minister Rafalska też się nie dali wyprowadzić z równowagi. Nawet jak państwo widzieliście, jak ten Misiło, ten Władysław Reymont, co nie właśnie teraz okulary tego, rzuca tymi karteczkami tam krzesło w powietrzu, nie da się wyprowadzić z równowagi, a ona bez przerwy, ona, Gajewska, Kinga, która co drugie słowo robi błąd, i tam pan Szczerba, Mytka i tak dalej, bez przerwy, a pani ta właśnie Gasiu celuje w obrażaniu, w prowokowaniu, w przezywaniu go prokuratorze, a co pan tam i tak dalej, więc jest pewna granica, której to idzie, to jest transmitowane. Jak przychodzi ta cała grupa tych właśnie chuliganów sejmowych, takich nazwę, media przychodzą, to jest oblepione, tam się ruszyć tak nie możemy. Są media, które nagrywają, manipulują potem i potem wychodzi ona, oczywiście zaczepia, przezywa wszystkich lekceważąco, wy nawet nie potraficie się zastanowić, pomyślcie chwilę, wy to jesteście, widać, że do szkoły nie chodzili i tego. No i w końcu ja wiem, ty mordę musisz tak otwierać, tak? No i idzie do telewizji. Proszę, jaka Pawłowiczanka. Natomiast, więc, proszę Państwa, żebyście tutaj od razu uprzedzam, że to, co Państwo widzicie w TVN-ach, to, co w tych Polsatach i tak dalej, to są manipulacje, które, gdybyście Państwo, Gosią Republika nakręciła któregoś razu film pokazujący, no, je, no możecie się domyślać, jeśli Państwo oglądacie zanim transmisję z Sejmu i potem oglądacie sprawozdanie, jak to na przykład TVN przygotował, to jakbyście w dwóch różnych światach byli, no. Więc to, że mi wiemy, tam przyklejają trudno, natomiast ja jestem bez przerwy karana, właśnie, my się to w ogóle z nimi nawet nie chcę, bo trzeba było ciągle karać, ale co z tego, jak komisja jest przewodniczący panie Szkocki, który jest pierwszy, wulgarny, agresywny, który z pięściami do prezesa się rwał, trzeba było go zatrzymać i pod karą opuszczenia sali. I on jest teraz prezesem komisji etyki. Ja tam w ogóle nie chodzę. Prezesa ukarali mnie, czy Państwo pamiętacie, kiedy już mi powiedział, że jesteście, wyście zabili mojego brata mordy, coś takiego. Sytuacyjnie już wyrażony emocją, to jest w ogóle prezes jest człowiekiem, który ostatni, który słowa cholera nie powinno. Wiele mój tak siedziało, to towarzystwo PO, ta pani, tam jakaś tam z PO siedział, ten Mieszkowski, pan Długi z PSL-u, od Kukiza, ktoś tam z PSL-u, którzy zawsze trzymają, jak oni widzą prezesa na niskich działach, łapka na byka. Jak można przywalić tak mu jakąś nagalę? Za co? Ja nie chodzę do tej komisji, komisji etyki w Sejmie, bo nie powinno być. Co mnie łączy, jaki system wspólny, etyczny z Mieszkowskim? Z Lubnauer, która została wywalona, bo chodziła chuliganka, jeździła po Toruniu i zakłócała spotkania młodzieży w szkołach poświęconych żołnierzom wyklętym. Spadała z bojówką w czarnych, różnych koszulach, no i tam właśnie mówiła, że to byli bandyci i tak dalej, tak. Za to i komisji etyki chcieliśmy zrobić. Nie pamiętam, czy oni się sami ukarali. Komisji etyki w ogóle nie powinno być. Oni są dokładnie, nic z nimi nie łączy. Powinna
wystarczająca jest komisja do spraw regulaminowych i spraw poselskich. To znaczy ta, która patrzy, czy poseł nie naruszył ustawy o wykonywaniu funkcji posła i senatora. I jeśli tam są, bo są przepisy, które nakazują się na przykład no tam nie wtrącać się w te sprawy, na przykład, bo nie wolno nam w każdą sprawę wejść. Jak sąd prowadzi sprawę, to nam nie można do sędziego pisać, proszę zrobić tak, a nie inaczej. Nam nie wolno rozkazywać żadnym organom, że mają zrobić to, czy inaczej. Możemy się wpędzać, możemy żądać informacji, ale nie wolno nam tego. Natomiast pamiętam, tu w poprzedniej kadencji też Grodzka, nie wiem, jak to nazwać, przysyłali do mnie, gdzie pokazywali, wtrąca się, chodzi, zastraszał komisariaty, mówił, jaką mają wydać, podsłuchy razem zakładał dla drugiej strony. I oni oczywiście nie uznali tego w komisji etyki. Natomiast komisja regulaminowa takie rzeczy, czy człowiek, czy poseł nie narusza ustawy, a nie czy jej systemu wartości sympatii, śmiesznie z nimi. Ja w ogóle tam już oczywiście nie chodzę. Mam pełno tych kar. Co mi obchodzi, tylko budują chwałę naprawdę małowiecką i już nie chwilę miałoby go poprzeć w wyborach. Więc tak, ta druga rzecz, no to chcę powiedzieć Państwu tak, że jak Państwo zauważyliście, Prawo i Sprawiedliwość po pierwsze, po 2 latach, w czasie 2 lat, proszę zwrócić uwagę, 2 lata kadencji, czyli połowie kadencji, zrealizowało w zasadzie wszystkie najważniejsze postulaty, które inne partie albo w innych warunkach realizowali, byśmy pewnie całą kadencję byśmy nie zdążyli. Udało nam się, to już tak nudne może być, ale przypomnę, wrócić wiek emerytalny, 500+, reformę szkolnictwa, dla starszymi osobami zająć się tym, za 75 leki. W gospodarce uchwalona została konstytucja dla biznesu. To oczywiście wszystko po kolei musi być wdrażane, ale ustawy są już zrealizowane i wiele, wiele innych. I okazuje się, że z tego powodu, ja to oczywiście narzekam i to być może znowu ktoś powie, proszę tam wyłączyć. Tak się złożyło, że nasz przewoźnik narodowy ktoś nam powie, że no może mógł uznać, że nie wszystko zrobiliśmy, no nie da się wszystko. Jak Państwo widzicie, jeden z większych osiągnięć to było to, że wreszcie opanowaliśmy to złodziejstwo z Polski. Polska jest państwem, w którym zachodnie firmy szaleją, nie płacą podatków, banki, supermarkety, wielkie firmy, a w odróżnieniu polskich przedsiębiorców, którzy muszą wszystkie z tego. Jakoś dziwnie na przykład w Warszawie, to ci różni Azjaci też jakoś mówią im, że my ich nie potrafimy odróżnić. No kurde, zatrudnijcie sobie jakiegoś, co potrafi odróżnić i nie płacą te podatki. A potem te naloty całe pod Warszawą na te wielkie magazyny i tam, co się dzieje, w ogóle zostali zatrzymani, jakoś się za to wzięli. Ale polscy przedsiębiorcy byli zawsze traktowani gorzej we własnym kraju. To te zachodnie firmy przyjeżdżały, to była taka mania po 1989 roku, za różnego rodzaju, to jest bardzo dziwne, że akurat zachodni stwarzano warunki wszelkie możliwe przedsiębiorcom. 3 lata inwestujesz w Polsce, jesteś zwolniony od podatku, jesteś ze wszystkich obowiązków. No to jak to robili? No firmy Makro Cash na przykład i różne inne zmieniały nazwę, na przykład po Makro Cash and Carry, tak? Zmienili Makro Cash. Nowa firma, znowu 3 lata nie płaci. Potem z Makro też od kiedy dostawało Makro. Nie płaci kolejne. Potem dostawało Makro, ale w czerwonym kolorze, tak? Zmiana firmy. No, i tam są firmy, niedawno Państwo widzieliście ogłoszone, zostało. Są firmy, które wielkie, międzynarodowe koncerny, które grosika w Polsce nie zapłacą. Lidl, Makro, nie wiem, Makro zdaje się też, Auchan. Te największe sieci, które drenują najwięcej pieniędzy. Oczywiście zniszczyły polskie drobny handel. To, co się Mińsk zrobił po II wojnie światowej, dla nic wygrała komuna, bitwa o handel, to teraz wpuszczenie tego biznesu, który nie ma żadnych obowiązków w Polsce, wytransferowuje te pieniądze, jest właściwie to, my teraz musimy stoczyć drugą bitwę o handel, żeby umożliwić działanie polskich przedsiębiorców. Temu oczywiście służą, bo tu jeszcze wrócę, właśnie po zakończeniu tej kadencji, kiedy uda
udało nam się przede wszystkim rozkręcić tym programem demograficznym 500+. Nie tylko wesprzeć rodziny, ale to jest, jeszcze raz powiem, to nie był program, który odjęty, tylko to był program, który miał zwiększyć dzietność, demograficzny projekt, żeby Polaków było więcej, bo Unia Europejska się wymyśliła i Niemcy przede wszystkim, które tam wiodą, że Polska będzie, bo już właściwie tak w rękę, bo komuna nas oddała, przecież to Miller i Kalinowski nas wprowadzili do Unii. Ciągle nam mówi, że prezydent Kaczyński. Oni wprowadzili na warunkach takich, że do dziś cały czas można tego odkręcić. Rolnicy Polsce otrzymują 1/4, 25% może zaraz trochę więcej wpływów na rolnictwo. Więc oni sobie uznali, że jak takich frajerów mają, którzy i Polacy poparli, a kto poparł? No Polacy poparli, którzy nie przeczytali jednej strony tego. Czy Polacy wiedzieli, że popierają Unię Europejską, popierają likwidację stoczni, rozprzedanie i sprywatyzowanie przemysłu, likwidacja kopalni, wszystkiego, dopuszczenie biznesu, który będzie tutaj w Polsce sobie działał. I ten biznes, jeszcze raz powiem, też Państwo nie mieliście pojęcia zielonego. Ale tych umowy w 90. już pierwszym roku, czyli 2 lata, a przed tym 2 lata, bo o tych wyborach 89, a parę dobrych lat przed wejściem Polski do Unii Europejskiej w 2004, a 3 lata przed rozpoczęciem obowiązywania umowy, Polska już wyraziła zgodę polityczną na podpisanie, to w 92 roku podpisana, w 94 weszła umowa, tak zwana umowa o stowarzyszeniu Polski, układ stowarzyszeniowy, przyjmował stowarzyszenie Polski ze wspólnotami europejskimi. 10-letni to był okres tak zwany przystosowawczy. Otwarcie w jedną stronę. Oni przyjeżdżają do Polski, dostosowują nas, co widzieliśmy jak po kolei wszystko pada. Wyprzedajemy im handel, przemysł, banki, stocznie, kopalnie. A my w tym czasie nie mamy wzajemności, że jeździmy na tych samych zasadach. Nie, dopiero jak będziecie członkami. Taka umowa została podpisana. 10 lat Polska została skolonizowana. Do dziś Państwo to widzicie. I co więcej, równolegle w 1992 roku podpisano tak zwaną handlową umowę przejściową Polski. Handlowa umowa, czyli ten cały na korzystnych warunkach. U nas mówiono, bo to komuna jeszcze rządziła przeciw pokrągłym stole i system był tak przygotowany, która pozwalała, otwierała i umożliwiała zawieranie przez Polskę takich umów, które nas skolonizowały. Polska do dziś, co z tego, że w 2004 roku zostaliśmy członkami Unii Europejskiej, kiedy byliśmy już niewolny kraj. To samo stało się również na obszarze mediów, kiedy wpuszczono, pamiętam, ta komisja była... Ta cała praca, koncert, praca, książka, ruch, która rządziła mediami wszystkimi w Polsce i sprzedawano po kolei te tytuły zachodnie. Na dzień dzisiejszy firmą koncernom głównie niemieckim 98% wszystkich mediów papierowych lokalnych jest w rękach koncernów niemieckich. Nawet jak tytuł będzie Przegląd Rzeszowski albo Polska w terenie, coś takiego, to są niemieckie pisma. To są, żebyście Państwo nie myśleli. Na dzień dzisiejszy nie mamy w zasadzie i to, co musiało się rodzić z wielkim cierpieniem, nasz dziennik, zwróćcie Państwo uwagę, z jakim cierpieniem, nie wszystko oczywiście jest sekowany, koncert kolejny spółka Ruch, która jest dystrybutorem, no jeszcze inne powstały, zawsze sekowała także nasz dziennik ani nie jest wystawiany, ani właściwie nie jest eksponowany, nie ma specjalnie to w ten sam sposób nasz dziennik, to redakcja, to musi mieć środki na utrzymanie, prawda, i sprzedaż. Lewo się Gazeta Polska codziennie mogła dopiero rozwinąć skrzydła, też dopiero jak ty poziom po 95, trochę wcześniej, jak kilka firm sfinansowało wydawanie tego Gazety Polskiej codziennie. No i potem tam w prywatnej firmie się znalazły większe, które to sponsorowały. My nie mamy mediów. I to, co Pan teraz, dlaczego jeździmy, bo zrealizowaliśmy najważniejsze filary naszego programu wyborczego, podstawowe rzeczy, no ale co mamy, no, media, ta platforma totalna, nazwijmy to opozycja, która w ogóle neguje Polskę, neguje wynik demokratycznych wyborów. Demokracja jest taka, jak oni wygrywają. Jak my wygrywamy, faszyści, nacjonaliści, złodzieje, bandyci, nie starczy policji i prokuratury,
żeby to wszyscy oni powinni mieć sprawy w sądzie. Bo mówienie o urzędniku państwowym, o policjancie, który pilnuje porządku, na przykład pilnuje wolności zgromadzeń, legalnego zgromadzenia, i mówienie o nim bandyto, powinno spotkać się z karą. No. Jak byłam, pamiętam, za PRL-u robiłam aplikację sędziowską, to pamiętam, sprawy w sądzie były takie, które nie wolno było milicja wtedy, już się szło, jak wystarczyło, że spadła milicja, to mi czarna, to mi czarna, wskaźnik, o, to już było pobicie policjanta, jak mu spadło, dopóki nie spadła tamta. Oczywiście to był taki standard, że oni tam sobie mówili, gdyż oni sami kolega do koledze, szanowało się, no, i jak oni podchodzili, po 89 roku, a właściwie nie po 80, tylko po 2015 roku, ci wszyscy, te reszty postkomuny, którym się nie udało, znaczy udało im się ograniczyć przywileje, bo oni emerytury dostają. Nikt im nie zabrał, jeżeli mają tylko odniesione, zabrano im przywileje. Mają teraz tyle, ile ludzie, a właściwie, a można powiedzieć, ofiary bardzo często, a im się powinno do najniższych, do socjalnych, do, i do ruskich po emeryturę, bo to nie było wojsko polsko, bo pojawiło. Tak jest. A zaraz pan powie, dlaczego PiS nie zrobi. No. Proszę pana, państwo, pan mówi, dlaczego PiS nie zrobi. Będę używała wachlarza, bo to jest jedyne, co jest tego. Więc tutaj ktoś mówi, dlaczego PiS nie zrobi. Państwo nawet nie macie pojęcia, bo teraz tak, ja jeszcze raz powiem. My wprowadzamy te reformy, natomiast tam się zorientowali. Myśleli, że będzie powtórzył się scenariusz 2005-2007, kiedy codziennie w Sejmie robili konferencje prasowe. Myśmy nie mieli jeszcze telewizji, nie było Republiki, nie było tych gazet. I w okienkach nas puszczą na chwilę, puszczą albo nie, no to opowiadali, no to skłamali przy oczy. A ludzie w małych miastach, na wsiach, skąd mogli to weryfikować, tak? No to słuchaj, Boże, to co oni tam trafiają, to jest coś strasznego. Co więcej, oni oczywiście różne te służby stosowały swoje środki, które doprowadziły, my nie mieliśmy wtedy większości, i doprowadziły do upadku rządu ówczesnego, prawda? Więc tutaj brak tych mediów jest jednym z bardzo, jest to jest fundament. Bez mediów nie wygramy kolejnych wyborów. Ale państwo oglądając TVN, czytając ten fakt, czytając inne niemiecko, a tam szwajcarsko jakieś te zagraniczne gazety, finansujecie. Oczywiście wyborczo teraz Soros finansuje, bo oni już patrzą, to on tu przyjechał, bo pilnuje swoich internacjonalnych różnych tam biznesów interesów. W każdym razie naszych sukcesów z roku 2000, teraz po 2015-2017, mamy tylko tą telewizję publiczną, jest TVP Info, no Republika, prawda, ale tutaj zasięg też jest taki, nie jest taki nieograniczony. Radio Maryja, tak, ale też to są takie stacje, ludzie słuchają, niektórzy mówią, że tam za dużo jest religii, to wyłączają, ale tam są najlepsze wiadomości. Radio Maryja i telewizja Trwam dają najmniej komentarza, same fakty, pół godziny. I tak jak człowiek zobaczy, mnie czasami nawet mówię, kurczę, już powinien skomentować, bo ktoś może nie wiedzieć. Ja bym to zrobiła, no ale, no, ale tak jest, ale mamy tutaj rzeczywiście, tylko że to jest potrzeba taki niszowa, ciągle zbiera pieniądze. Oni nie mogą, właściwie żyją z tego, co my tam myślemy, i to jest taki problem. No nie finansuje ich żaden Soros, ani żadna niemiecka, tylko my tutaj z tych naszych pieniędzy. Więc niestety udało się, udaje się temu całemu lewactwu i totalnej opozycji i zagranicy, która jest lewacka, Unia Europejska jest lewackim pomysłem, właściwie można powiedzieć, że teraz jest sodomicznym pomysłem, który wymierzony jest w człowieka, w cywilizację chrześcijańską, w system wartości, do którego my jesteśmy przyzwyczajeni czy wychowani. I te wszystkie środki, jeśli Polska została, to państwo też musicie wiedzieć, zostaliśmy członkiem Unii Europejskiej, do której nas mile i
Kalinowski wprowadził, a Trybunał Konstytucyjny, który prezesem był wówczas pan sędzia Safian, który w nagrodę został teraz sędzią Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, orzeka z przyjemnością przeciwko Polsce, on orzekł, ten Trybunał pod jego kierownictwem, że Polska zrzeka się, ja też opisałam wtedy wniosek o stwierdzenie niezgodności z polską konstytucją członkostwa Polski w Unii Europejskiej. No to w wyroku, który wydał wtedy pan sędzia, powiedział, że wszystko zgadza się, jak nam się nie podoba, to możemy wystąpić. Jak wystąpić? Gdzie? Państwo widzicie, żeby wystąpić, po pierwsze, na początku nie wstąpić w ogóle, a nie żeby się może wystąpić. Dlaczego mamy występować, kiedy jeszcze nie jesteśmy członkami? Ale nie, to było ktoś polityczny, to na Polskę zarzucono pętlę i my już teraz jesteśmy. Wyjścia nie ma takiego, to państwo sobie nie myślcie. Bo niektórzy piszą, dlaczego nie wystąpicie? No to tak jak z Brytanią, z Wielką Brytanią. Jak będziemy bogaci, będziemy czwartą potęgą świata, to rzucimy to, co jesteśmy winni, a nic nie jesteśmy winni, bo oni nas skolonizowali. I używają nas jako tanią siłę roboczą, jako ludzi, co zeżrą wszystko, gorszej jakości, chemię, wiatraki, feluksy, co byście nie chcieli. To, co się tam wywala, rzuca się na rynek. Proszę? Podwyżki podatków. No to zaraz pan powie, dlaczego popiera. No a miał, jakie miał wyjście? No, no i co z tego? I my, a ile my mieliśmy? Kto nas popiera? Kto nas popiera? Jaką siłę mieliśmy? To jest, wie pan, to jest tak łatwo mówić, co mile nas prowadza, komu na to, a my, oczywiście można ile zrobić, tylko Polska, to też zwraca uwagę, tam tutaj ludziom w głowy wkładano, zapisujemy się do organizacji suwerennych państwa, że będziemy mieli tutaj korzyści i tak dalej, i tak dalej. W tamtej sytuacji, kiedy ruskie właściwie tutaj jakie mieliśmy możliwość? Albo tu nie było wtedy możliwości, że Polska się zostanie przy takiej słabości, bez wojska, bez niczego, zdemoralizowani urzędnicy, zdrajcy kolumny, gdzie się trzeba było podciągnąć, bo to była szkódka do NATO dla nas. To był wtedy wybór, natomiast wie pan, odkąd jest PiS i wcześniej jak był, zawsze i również prezydent Kaczyński ostatnio był osobą, która podpisała traktat. Natomiast do Unii, do Lizbony, gdzie jest on podpis, wie pan? Nie wie pan, nie, kłamie pan. No to czyje podpisy? Pan mówi, a widzi pan, tak, pan nie wie, bo w Lizbonie kto inny, no kto? No. To też wynika z dobrze pisanego o badaniach. A widzi pan, nie wie pan, pan powtarza to co? Proszę państwa, traktat z Lizbony, na samoty którego zrzekliśmy się, podpisywał Tusk, Sikorski, pani Hibne. I to jest, zajrzyj to. To są popisy, a prezydent pojechał po to, żeby pilnować, bo oni nie chcieli go puścić. A to samolotu nie ma, a to krzesła nie ma. W końcu pojechał, żeby patrzeć, co oni tam wyrabiają. To co jedyny, który wywalczył wtedy, wywalczył protokół brytyjski, że nie pozwolimy stosować w Polsce lekarstwa wynikającego z karty praw podstawowych, gdzie małżeństwo to są faceci, baby, co byś nie chciał. Ze zwierzakiem też, co byś nie chciał. No, tak jak sobie państwo będzie uznawało. Nie będziemy uznawać praw, no, po prostu wszystkich tak zwanych praw człowieka, lekarskich, które są tam przewidziane. Dopisaliśmy się do protokołu brytyjskiego. To jest dalej, co czytać, również dzisiaj powiem państwu o dwóch bardzo ciekawych pozycjach, które niedawno okazały się na rynku. Mamy połączenie z panem Krzysztofem Kamińskim, autorem pierwszej z książek. Witamy serdecznie. Szczęść Boże, mam przed sobą książeczkę taką malutką, ale bardzo treściwą, przepowiednią. I ponieważ to jest trybunał, a prezydent musi podpisać taką umowę ratyfikować, jeśli umowa ogranicza, że narusza prawa, wolności, oddaje część suwerennych kompetencji i tak dalej. I prezydent Kaczyński dopuszcza ogromny walk. Proszę sobie przypomnieć, jakie walki, jak to osłyszałam, to nie było lepiej, a pan nie wiedział, pan do tej pory. A jak pan będzie powtarzał, to ja pana znajdę. Jak pan będzie powtarzał kłamstwa. No to co? A nie mówię tak, że nie udało się poznać, spotkać jego najbliższych współpracowników, współbraci, przyjaciół, krewnych. To trwało dość długo, bo wiesz,
pierwsza książka, moja biografia ukazała się ponad 20 lat temu. No i potem tego materiału przybywało, różni ludzie odzywali się do mnie, ja jeździłem, poznawałem ciągle nowych ludzi, którzy ciągle mi coś nowego dodawali, dopowiadali. No i tak powstała najobszerniejsza biografia, która wyszła 3 lata temu, gdzie świętego Pawła wydała, a na podstawie tej powstała ta książka, muszę powiedzieć, jak panie Krzysztofie, pytanie takie, ponieważ o ojcu Klimuszce mówi się wiele i ma zwolenników, ma przeciwników, różne rzeczy można usłyszeć. Tak, coraz mniej na szczęście. Natomiast pytanie takie, pan z pierwszej niejako ręki zasięgał informacji, czyli od tych, którzy z nim żyli, bardzo blisko, czyli od współbraci, też od tych, którzy też korzystali z jego wiedzy, doświadczenia, więc proszę powiedzieć na podstawie tego, jakim był człowiekiem ojciec Klimuszko. Co najlepiej scharakteryzował biskup warmiński Jan Obłok podczas pogrzebu, kiedy miał piękne kazanie i powiedział właśnie, że to był naśladowca świętego Franciszka, to był człowiek, który żył miłością do ludzi, który to robił z miłości do ludzi. No i także kochał przyrodę i rozumiał tą przyrodę jak, no jak nigdy inny, można powiedzieć. I to mu pomogło potem w tym, co robił. Polecił ziołami, które znał intuicyjnie, które się nie uczył, tylko miał taki dar, że znał działanie roślin leczniczych intuicyjnie, no i leczył ziołami. No i poza tym miał dar jasnowidzenia, no miał parę wizji takie, które napisał i które spełnił, prawie wszystko się spełniło. Ale był to człowiek, który całe życie poświęcił służbie i był wielkim patriotą, o tym się bał. To są sukcesy, pan o tym nie wie, Radio Maria o tym mówiło. Tyle, no, ale tam musi się trochę ludu i nie być... Księdza biskupa Obłoka jest takie zdanie, które sobie nawet zacytuję. Gdyby się zastanowić, jaka była najważniejsza cecha jego życia, to by się powiedzieli, że chciał służyć miłość. Więc to był człowiek, który żył całe swoje życie poświęcił dla bliskich, dla ojczyzny, dla Pana Boga. I teraz mamy tę przepowiednię, to też jest kolejna taka tajemnicza sprawa, bo tak jak patrzymy na różnego rodzaju przepowiednie, czy dla jasnowidzenia, takie sprawy, one są bardzo delikatne. Natomiast wspomniał pan, że wiele z tych przepowiedni, i one są też spisane w tej książeczce przepowiedni ojca spełniły. To były przykłady, bo wybór Jana Pawła I i krótki pontyfikat, wybór Jana Pawła II, śmierć kardynała Hofna, to były takie najbardziej znaczące chyba. No i inwazja muzułmanów na Europę, to jest ta, która spełnia się na naszych oczach. Ojciec Klimuszko, który całe swoje życie praktycznie, no tak jak pan wspomniał, posługiwał, czyli służył innym osobom. To leczenie ziołami, czy znajdowanie zaginionych ludzi. On też, jak on to przeżywał, patrzymy też na święty, na przykładzie tego ojca, z różnymi literami, więc boską też różne dary, szczególnie takie ponadnaturalne, jak on przeżywał, bo to z jednej strony jest dar, przyłożenie biegu człowiekowi, a z drugiej strony dla niego samego, może być też nowe odkładanie. Było to wielką udręką dla ojca Andrzeja, który zasięgał opinii naukowców, kontaktował się z naukowcami i oczekiwał wyjaśnienia przez naukowców tego swojego fenomenu. Tak to traktował. Oczywiście pogodził się z tym, że jako kapłan musiał zdawać sprawę, że to są dary od Pana Boga. Tylko on to tłumaczył nawet w swojej książce w ten sposób, że każdy człowiek psychiczny ma pewne cechy, których nie wykorzystuje, tak jak to zauważamy te. No i chciał, żeby to było wszystko naukowo rozpracowane. To się nie udało, nie mogę odnosić tak, że dzisiaj właśnie nauka w tej chwili nie zdobyła żadnego postępu. To są takie cechy,
które są tam zwyczajne, które się udają nam takie właśnie jedzenie. No i ojciec radny był bardzo przyjemny, że to akurat on ma takie cechy, chociaż za bardzo się to nie dostałem, to znaczy to, co miał powiedzieć, ja napisał książkę moich innej świata, ale on chciał od takiego, żeby między świata na ubiera się wierzyć. A co na temat, jeżeli można powiedzieć, pani Romka tajemnicy, jak odnosili się do tego, co robi? Do
pytania do poznawania tejże postaci. Tak pięknej postaci, naprawdę mało pytań. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Ja nie wiem, czy to jest moja rada. I jak
ktoś, to oczywiście Szefan Krótszy wyjaśni się tej gęby taką. Zdjęcie pokazuje, tak jak dziecko się pochyli, no to ta sukienka się pochyla, tak? To tu jak ty gruba świnka, w komentarzu, no. I to się to absolutnie. A to, albo świat, no to jak dziennikarze tam, to mogą to się nie specjalizowali. Oni robią ci każde zdjęcie, mój piękności zrobią zgadę na sztukę w kałuży, a z takiej pani środy zrobią po prostu uosobienie urody, piękności, subtelności, cienkości i tak dalej, no. No więc można to, żebyście Państwo widzieli, nie dajcie się nabierać. No, także tutaj my zaproponowaliśmy, że widzimy, że jeśli jeszcze 2 lata i oni będą kłamać tak na temat tego, co zrobiliśmy, oczywiście osoby, zwłaszcza młodych Polaków, którzy byli adresatami tych 500+, którym pomogło, wyciągnęło nędzy, to znaczy, że urodziło nam się bardzo, taki program demograficzny, urodziło się tym, prawie pół miliona, 400 tysięcy tam tysięcy dzieci. No to jest więcej ściemnie, bo przeszły nas to długo, a tu nie zrobią się Polacy, tak? Teraz w tym programie, oczywiście, tym, co oni do siebie muzułmanów, niech się rozmnażają z muzułmanami, proszę bardzo. Oni sami się potrafią na to wojska puszczyli, a tym, co przyjmowali, oczywiście to nie boją się, że są tak poprawki polityczne, bo nie są lekarzy, którzy żyją, nie? I czytałam, że taki jeden lekarz, A jakie były, jakie nie robili pieniędzy, w czasie tych roku trzeba przyjaciele, jak na to nie dawać pieniądze. Pasianka tutaj, żeby tu wygrał, tutaj na jakiś pieniądz papieroski, cygarka, co by się nie chciało, suknie i dla tu słaby, bo nie ma wygrania, tutaj działanie prowadzi Ministerstwo Finansów i wykazuje, które firmy nie płacą całego podatku, to się musi skończyć, bo u siebie wszędzie płacą podatek. A tutaj w Polsce cały czas tak jak puściła ta lewica, liberalnie, PO, oni traktują nas cały czas jako państwo obywatelskie. No to uważają, że to jest zaraz dobry za nas. Proszę panią Kukowie, to jest bardzo ważna, bo porozumiemy się od siebie. Proszę pana, to co można, nie pan teraz przez to się wyczerpać, powołaliśmy komisję do spraw VAT, ale niestety są rzeczy, które się nie da zmienić. Teraz jest możliwa szansa, żeby prywatne rodziny, bo zawsze w ostatnich dniach nie są zrozumiałe, bo jak pani kupi na to samą grę i zawsze nie ma opisie, tam na naszym tysiącu, to jest moje i tak dalej. No to jest musi być to zrozumiałe. Tylko co zrobiła ta forma, to właśnie pan Kuliszowski nie został zatrzymany z tym politykiem ministrem. Ale są następne w latach, więc poprzeczka jest wysoko postawiona, więc mamy nadzieję, że kolejne będą równie piękne. Nie też tylko sędzia siedzi i obserwuje, tak jak stara dziewczyny, gdzie mają każdy lat, objętością, nie jest grupą much, które przeraża już na sam wygląd, ale książka jest taka krótką dzieci, a my z radością do nich dojdziemy. Ale, no, a oni taki wprowadzili, że oni taki sędziowie, ja ich to
Powtarzam 09
373-11-61 i 373-11-62 to Fundacja Nasz Przyszłość w Szczecinku albo numer. Adres mailowy www.fnp.mpl.fnp.pl. Można telefonując prosić o katalog Splendor, tam w tym katalogu znajdziemy wszystkie informacje, albo na stronie internetowej również szukajmy tych ofert, tych informacji i czytajmy i też przekazujmy młodym ludziom od dzieci poprzez młodzież te wartościowe materiały, pozycje, które będą pomagały w kształtowaniu, wychowywaniu młodych ludzi. Była to audycja z cyklu Czytać, aby być mądrym. Mają najmniejsze tutaj dokłady w Polsce, a firmy, no nie wiem, zagraniczne sieci nie płacą przede wszystkim od tego. I tak dalej, tak dalej. Można powiedzieć, że dużo mówić. Kochana rodzina Radia Maryja, już bardzo mało czasu do naszej 27. pielgrzymki na Jasną Górę. W drugą niedzielę lipca, 8 lipca, idziemy pod hasłem Polska miłością wskrzeszona. O czystej mszy świętej będzie przewodnicz. W niedzielę 8 lipca o godzinie 11 na Słowo Boże głosi ksiądz kardynał Zenon Kowalewski z Watykanu. Rozpoczynamy w niedzielę godzinkami o godzinie 8 rano. Potem modlitwa oczekiwania z piękną muzyką i śpiewaną. W sobotę przejdź Dni Wielkiej Uroczystości 7 lipca o godzinie 18 w imię naszego świętego. Mszy świętej będzie przewodniczył ksiądz biskup Antoni Pacyfik Dynicz. Jak już mówiłem, dzień przedtem, 1 lipca, oczywiście w niedzielę, pielgrzymka rodziny Radia Maryja z Kanady, USA, do Częstochowy Amerykańskiej, tutaj jest tam. Zapraszamy bardzo, bardzo gorąco. Będzie jej przewodniczył ksiądz arcybiskup metropolita Częstochowski, przewodniczący komisji biskupów do spraw mediów, ksiądz arcybiskup Wacław Ten. Zapraszamy bardzo serdecznie. Do zobaczenia, do wspaniałego pracy uwielbienia Pana Boga i Matki Najświętszej. Słuchają Państwo Radia Maryja. Zapraszam teraz do wysłuchania powtórzenia wczorajszej audycji z cyklu Aktualności Dnia. Ale ja to jest, ja Państwu proszę,
tak? I to wiecie, tak, gdzie nie jest dla, a ja powiedziałam, minister, bo pani dla mnie, to jest Jak tutaj mam prawo na to, żeby Państwo to czytali.
Zmieniłem politykę